happening everywhere, Sky. I have to protect this land, Sage. It's my home. It's not just your corner of the world that's in danger. There's more like this? Too many. All right, Sage. I'm in. Cheers, mate. Siemanderko, słuchajcie, nowa postać w Valorancie, nie będziemy przedłużać, ale od razu wlatujemy na nią. Pach! Sky! Albo Skie! Australika. Zielonkawo ruda. Jak widać, nowa taka, bym powiedział troszkę Zarya, nie? Ale jeśli chodzi o postać, to jest to połączenie wszystkiego, co możliwe. Jakbym miał porównać do czegokolwiek, to jest połączenie Omena, Sowy, Sage i Breacha. I troszkę Jet. Nie, żartuję z ostatnim. Ale te cztery postaci, naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, to jest połączenie czterech różnych postaci. Tak bym powiedział playstylu, bo generalnie jeśli sama postać o ogrywalność, no to jest totalnie inna. Ale zaraz wam wytłumaczę, na czym to polega, jak najlepiej tą postać ugryźć i jak to przenieść na pole bitwy. Przede wszystkim wam powiem tak, to jest typowy support. To jest typowy support, a trzeba się nim nauczyć grać, podobnie jak Sową. I pomagasz raczej innym ludziom zdobywać kille, niż samemu zdobywać kille. To jest taki inicjator, bym powiedział. Inicjator, ewentualnie troszkę... Nie no, i powiedziałbym, że inicjator, bym tak go nazwał. A włączymy sobie cheaty. Cyk, cyk. Dobra. Słuchajcie, skille są cztery oczywiście. Podstawowy to jest leczonko, które działa na zasadzie takiej, że w aurze po prostu leczy swoich teammate'ów, ale nie ciebie. I troszkę też działa jak skill Viper, ma paliwo, które po prostu się odnawia. I to tyle. Niestety nie pokażę wam, jak dokładnie leczy, no bo nie mam w tej chwili nikogo w lobby, bo bardzo mało osób ma dostęp do tej wersji. Ale no musicie mówić na słowo, nie jest to super potężne. Generalnie jest do ogarnięcia. No i żeby uleczyć więcej niż jedną osobę, no to pamiętajcie, że musi być obok dwóch innych osób, które są w tej chwili także z obrażeniami. Więc generalnie uważam, że wydaje mi się, że to na razie jest zbalansowane, ale za dużo tą postacią nie grałem jeszcze. Dobra, teraz drugi skill. Drugi skill, słuchajcie, to jest takie w pewnym sensie, bym powiedział, połączenie wilka z tygrysem, który działa troszkę jak dron Sowy. Wypuszczamy go sobie. Biegniemy, mamy licznik na dole przy skillu. Skacze także i wtedy wybucha i ogłusza na chwilkę. Jak widzicie, ma także ograniczoną widoczność. Biegnie z taką samą prędkością, nawet jak biegniesz tyłem. I po naciśnięciu lewego przycisku myszy, czyli po tym skoku, automatycznie się detonuje po skoku. Nie zadaje żadnych obrażeń, więc tylko i wyłącznie ogłusza. Ale jest to dobry taki, że tak powiem, przyjaciel do skautowania. Nie jest on za długi niestety. Jak widzicie, trwa troszkę krócej niż dron Sowy. Chodzi nawet w sumie zdecydowanie krócej. Tylko że no, jednak ogłuszanie może być bardzo przydatne. Dobra. A czekajcie, ale jest zapisane w opisie, że zadaje obrażenia. A mi się nie udawało zadawać obrażeń. Może jest bugowany już w tej chwili. Bo jak w grze to robiłem, to na pewno nie zadałem obrażeń. Trzeba napisać do devsów. Dobra, potem tak. I tu jest coś, co jest bardzo podobne do Breacha i do Jet. Ptaszek. Ptaszek, słuchajcie, działa na zasadzie... to jest flash po prostu, który eksploduje, ale za to kieruje się nim jak Smoking Jet. Czyli wypuszczamy go sobie i jak przytrzymamy sobie klawisz tego skilla... No, oczywiście sam się oślepiłem, czekajcie, że wam pokazuję. To możemy nim sterować sobie. Jak widzicie. Detonujemy go za pomocą przycisku E. Znaczy w sensie to jest mój bind. Więc możecie go też od razu zdetonować. O tak. Cyk. Pięknie. Pięknie to wygląda. No i mamy tych skilli. Kurczę, no 3. Więc za 100 kredytów. Jest to bardzo tani flash. Jeśli gra się naraz Breachem i Sky, no to powodzenia w niebyciu oślepionym. Pamiętajcie też oczywiście o oślepianiu swoich teammate'ów.
Więc nie jest to takie proste. Co jest najlepsze za to? A da się oczywiście poruszać w tym samym momencie, jak sterujemy ptakiem. Więc można zrobić follow-upa tego typu. Na przykład. Niech sobie tutaj eksploduje. Zobaczcie. To jest całkiem fajne. Więc można to wykorzystać akurat też troszkę bardziej pod siebie, niż na przykład Bridge by to wykorzystał w tym momencie. Nie, bo Bridge sobie tutaj to sfraszuje i musiałby od razu pikować. A my sobie możemy zrobić taki manewr po prostu. Ciekawy manewr. No, że wiemy dokładnie, kiedy eksploduje, tak? To możemy zrobić tak. I wychodzimy zaraz po blaście z ptaka. No i zostaje, słuchajcie, Ultimate, którego nie użyję, bo nikogo nie ma na serwerze, a niestety na boty nie działa. Działa to na takiej zasadzie, że wypuszcza trzy roślinki, które lecą, więc jest taką samą prędkością właśnie jak ten ptak. I szukają przeciwników. Jak znajdą przeciwnika, no to wtedy po prostu blindują jak omen, paranoją. Tylko, że trwa ona chyba z 4 albo 5 sekund. To jest naprawdę, naprawdę przedługie. Więc generalnie ten ult jest dosyć potężny. Szczególnie, że jest na 6, tylko na 6 charge'ach, więc bardzo łatwo się go używa. No bo szczególnie jak broni się na sajcie, który ma dostęp łatwy do orbów, no to tego można po prostu używać prawie że co trzecią rundę. A jak robisz kille, to co drugą rundę można nawet używać, jeśli giniesz. Więc no, uważam, że postać jest generalnie bardzo dobra, ale tylko i wyłącznie, kiedy jest duża koordynacja w drużynie. Jak jest mała koordynacja w drużynie, no to niestety, ale tą postacią będziesz tylko i wyłącznie narzekać, bo nikt ci nie będzie krył, jak będziesz w wilku, nikt ci nie będzie krył, jak jesteś ptakiem, nikt ci nie będzie krył, jak healujesz innych, bo nie możesz wtedy wyjąć broni. Więc trochę to jest tak, jak wiecie, ja na solo queue, ja generalnie nie lubię grać z sobą, chyba że wiem, że grałem z ogarniętymi ludźmi na tym solo queue, bo ciężko się dogadać z ludźmi, żeby pokryli czasami twój kont, jak używasz utility. I z tą postacią może być ten sam problem, a nawet wzmożony. Z racji tego, że więcej jednak tego utility jest właśnie takiego wspomagającego kogoś innego. No i oczywiście też warto nie oślepiać swoich teammate'ów.